Witamy Was na ciekawostkach świata. Przygotowaliśmy dziś dla Was ciekawostki na Dzień Kobiet. Jeśli spodoba Ci się odcinek, zostaw łapkę w górę, suba z dzwoneczkiem, zaczynajmy. W Polsce pierwszy Dzień Kobiet obchodzony 24 marca 1924 roku. W roku 1911 Dzień Kobiet obchodzony w Austrii, Niemczech, Danii i Szwajcarii. ZSRR 8 marca stało się świętem państwowym i zarazem dniem wolnym od pracy w roku 1965. Pierwszy Dzień Kobiet obchodzono w Belgii w roku 1910. W Polsce latach 80. Dzień Kobiet był mało lubianym świętem, gdyż uważany jest za przymusowy dzień radości, porównywany z 1 maja. W roku 1993 Dzień Kobiet przestał być w Polsce świętem państwowym. Obecnie większość młodych ludzi uważa 8 marca za bardzo przyjemne święto i powód do dobrej zabawy. Dla tak głębokiego komunizmu popularne było publikowanie 8 marca zdjęć kobiet zasłużonych dla kraju. Miało to pokazać, że nie ma takiej dziedziny życia, w której nie biorą udziału kobiety. Popularne dawniej goździki zastępowane są obecnie tulipanami i różami. Obecnie, jak wynika z badań, ponad 70% mężczyzn zamierza kupić swojej kobiecie kwiaty 8 marca. W Wietnamie Dzień Kobiet obchodzi się dwa razy, 8 marca i 20 października. W Rumunii i Portugalii kobiety obchodzą swoje święto we własnym gronie.